Takie piękne czerwone muchomory znają wszyscy, nawet dzieci z bajek, więc trudno je pomylić z grzybem jadalnym. Jeśli chodzi o inne grzyby, sprawa nie jest już taka oczywista. 26 września, poniedziałek, sezon na grzyby w pełni. No i oczywiście wraz z nim zatrucia i zaginięcia w lesie. Jak nie zgubić się w lesie? No najlepiej jest chodzić w takie miejsca, które znamy dobrze lub w takie, w których możemy znaleźć charakterystyczne miejsca, takie jak na przykład duże drzewo, bardzo charakterystyczne w swoim wyglądzie, czy jakaś ambona, czy inne znaki rozpoznawcze. A jak się nie zatruć grzybami? No najlepiej zbierać tylko te, których jesteśmy w 100% pewni, te, które znamy. Unikać grzybów z blaszkami, bo wszystkie metody gotowania grzybów z cebulą, czy nakuwania ich srebrnym widelcem, to czyste zabobony. Za nami piękny słoneczny weekend, przed nami deszczowy podobno tydzień, więc jak wiemy, grzyby rosną po deszczu. W związku z tym życzymy Państwu udanych zbiorów i prosimy, napiszcie do nas, czy znacie jakieś miejsca, gdzie można bezpiecznie zbierać piękne, zdrowe prawdziwki, borowiki czy maślaki.